Ostrucki klub piłkarski szuka nowych talentów. Po wielu latach zarząd Sokoła postanowił utworzyć nowe zespoły. Nabór ogłoszono w trzech grupach: rocznik 2003-2004, 2005-2006 i 2006-2007. Opiekunami nowych grup będą doświadczeni trenerzy. Od dłuższego czasu już zamierzaliśmy uruchomić najmłodsze grupy, czyli od 6 do 9 lat, aby te dzieci oswajać z piłką, uczyć je jakiejś rywalizacji sportowej. I oczywiście nie ukrywam z myślą o następnych drużynach, które już występują w ligach. Za 2 tygodnie drużyna juniorów starszych rozegra swój pierwszy mecz w lidze makroregionalnej. Młodzież Sokoła zmierzy się ze swoimi rówieśnikami z Legii i Polonii Warszawa, Jagiellonii Białystok czy ŁKS-u Łódź. Dawno ostrucka młodzieżowa piłka nie odniosła takiego sukcesu. Nazywam tą drużynę naszą drużyną eksportową. Ona pokaże, wypłynie ten Sokół na szersze wody. Mam nadzieję, że przepracowany okres tutaj ci chłopcy naprawdę włożyli łącznie z trenerem dużo, dużo pracy i myślę, że to zaprocentuje dobrymi wynikami. No, chciałbym, żeby utrzymali się gdzieś w środku tabeli. Jeżeli będzie wyżej, to my nic nie będziemy mieli przeciwko temu. Najciekawiej dzieje się w drużynie seniorów. Nie tak dawno informowaliśmy Państwa, jacy piłkarze opuścili pierwszy zespół. Do tego grona dołączył Marek Śnieżawski. Wieloletni napastnik Sokoła teraz reprezentuje barwy Motoru Lubawa. Bardzo jestem zawiedziony postawą Marka, bo Marek przebąkiwał już od początku, do rozpoczęcia treningów, czyli gdzieś w granicach 14 stycznia, że on by chciał zmieniać barwy, że tutaj już właściwie się tak zastał, że on tu się już nie odbuduje. Później ten temat uciekł, no i wyszedł ten temat przy kontraktach. Jako że nie mamy pieniędzy, te kontrakty musiały być stanowczo niższe. One są niższe. Część piłkarzy się zgodziła, zrozumiała to. Marek no nie chciał. Z drużyną w okresie przygotowawczym trenował Radosław Stefanowicz. W ostatniej chwili podjął decyzję, że będzie występował w Huraganie Morąg. Kłopotów kadrowych ciąg dalszy. Przynajmniej 2-miesięczną przerwę w treningach będzie miał Andrzej Burchardt, który miał wypadek samochodowy. Na szczęście nic poważnego młodemu piłkarzowi się nie stało. Na tym jednak nie koniec zawirowań. Rezygnację z funkcji członka zarządu klubu złożył Olgierd Dąbrowski. Od dłuższego czasu presja taka na mnie... Trwa presja, żebym odszedł. Chodzi tutaj o władze miasta, którym bardzo zależy na tym, żeby nie być w strukturach Sokoła. Dziwne to jest o tyle, że Sokół jest organizacją pozarządową. Ważną, sportową organizacją pozarządową. Była jeszcze też presja ze strony jednego z przedsiębiorców tutaj, który tak opowiada się po stronie władz, który deklaruje od lat, że zaangażuje się w większym niż do tej pory stopniu pod warunkiem, że Olgierda Dąbrowskiego nie będzie w zarządzie. No bardzo dziwny to jest wymóg i warunek. Olgierda Dąbrowskiego w zarządzie już nie ma. Czy w związku z tym wpłynie więcej pieniędzy do klubowej kasy, pokaże czas. Jedno jest pewne, sport ma łączyć, a nie dzielić, tym bardziej w takiej miejscowości jak Ostruda, gdzie nie ma dwóch zwaśnionych klubów. Piłkarze w rozgrywkach reprezentują całe miasto, a nie konkretne osoby.